Dzień dobry, dzień dobry. Dawno nie było tej V8-ki. Jestem dzisiaj w odwiedzinach w pięknym domu, który jest dużo tańszy niż ten samochód. To jest hit w ogóle. A to jest gość, który ten dom zrobił. Cześć Robert, co to za hałasy od samego rana? Przepraszam cię bardzo, taki burak z Warszawy przyjechał. Ten dom w cenie kawalerki to jest niemożliwe. Kto się taki głupot napowiadał? Ten dom jest 2 razy tańszy niż kawalerka. Poważnie, on jest tańszy niż kawalerka. Za ile taki dom? 250 brutto z fundamentem. What? To jest coś niebywałego. Nigdy w życiu nie słyszałem o czymś takim, żeby dom był tańszy niż jakiekolwiek mieszkanie, nawet to 20-metrowe. W samochodzie możesz spać, ale domem się nie przejedziesz. No, nie słyszałem tego, ale okej. Jesteś w ogóle fanem motoryzacji? Lubię fajne auto i to auto jest fajne. Jest fajne. Jest. Jarek, jak zbudować dom w cenie kawalerki w Polsce w dzisiejszych czasach kryzysu i inflacji? Słuchaj, odpowiedź jest prosta. Musi to być kompaktowy dom, czyli musimy chodzić na kompromisy. Nikt tutaj nie odkryje przed tobą Ameryki, że wybudujesz 300-metrowy dom w cenie kawalerki, bo takie rzeczy się nie wydarzają, a jeżeli ktoś ci to oferuje, to uciekaj jak najdalej. 29-metrowa kawalerka, 490 tysięcy na słabszej dzielnicy Warszawy. No to kosmos. No to 490 tysięcy, a dom, po którym cię dzisiaj oprowadzę, ma 48 metrów kwadratowych i wybuduje ci go w stanie deweloperskim już z fundamentem. Ja ci go wybuduję za 250 tysięcy brutto. W systemie zleconym, że ty możesz sobie leżeć na kanapie i my wszystko za ciebie robimy. Ba, jeszcze ci pomożemy ze zgłoszeniem, pozwoleniem, co tam będzie potrzebne na twojej działce. Do tego, dobra, 250 tysięcy, zaraz ktoś w komentarzu powie, dobra, ale co z działką? No właśnie. Przecież działki kosztują nie wiadomo ile. Działkę kupuję ja. Działkę kupujesz ty. Wiesz co, mamy teraz na sprzedaż 7 działek, możesz je kupić po sąsiedzku u nas w Grondach, chętnie ci je potem też pokażę. Będzie wspólny grill? Słuchaj, zapraszamy. 250 koła, stan deweloperski domu. Z fundamentem, bo dużo firm podaje ci ceny bez fundamentu, tak? A fundament to jest często, wiesz, kilkadziesiąt tysięcy. Nie? Ale co wyróżnia wasze domy od innych domów, zwykłych, tych, które mijamy teraz, nie wiem, murowane, czy co to są za domy? Czemu akurat u was miałbym zrobić dom, a nie wymurować? Podstawowy czynnik, który wyróżnia nasze domy, to jest czas, w jakim zostały zbudowane. Nasz dom, który możemy zbudować w systemie prefabrykacji, czyli że na fabryce go wcześniej przygotujemy i przywozimy na budowę, wiesz, kilka elementów, to jest jeden dzień zestawienie plus prace w środku, elektryka, hydraulika, maksymalnie już liczmy z poślizgami, 2 tygodnie. Serio? No tak, i to już podałem ci, wiesz, kurczę, z poślizgami, że ten mi zadzwonił, że mu się samochód zepsuł, ten mi zadzwonił, że pies się zżygał. Wyciągam z chowka 200-250 koła, daję ci i za 2 tygodnie mogę mieć gotowy dom na działce? Pod warunkiem, że masz zgłoszenia, pozwolenia, tak? Okay. Ja mówię no tak, od momentu, od wejścia na budowę. Sama budowa. Sama fizyczna budowa to jest do 2 tygodni i to już mówię, kurczę, naprawdę z historiami, że wiesz, 7 pogrzeb babci, tak? Się wydarzył. No, jestem w szoku, już naprawdę. Z wymówkami. Słuchaj, średnia budowa domu w Polsce według GUS-u to 3 lata. Ludzie obecnie cierpią na totalny brak czasu. Nie mają po prostu czasu. Ale na to jest nawet kwestia ekonomii. Mam jeden samochód, który kupiłem 1,5 roku temu. Jeszcze nie odebrałem go i pewnie nie odbiorę szybko. Bardzo mnie to denerwuje, to jest super samochód. A jakbym miał go w 2 tygodnie do odebrania, czy w miesiąc, no to zupełnie inna bajka. I najlepsze dla mnie to jest to, że to jest rzeczywiście w cenie kawalerki. Popularne są kredyty na nieruchomości. Kredyty hipoteczne. Czy u ciebie jest jakby ten sam model? Tak? 80% klientów w naszej firmie są to klienci gotówkowi, czyli że mają swoje środki. 200-300 tysięcy jakby mają. Mam sporo klientów takich, którzy na przykład mieli 1, 2, 3 mieszkania na przykład w Warszawie na wynajem. Sprzedali te mieszkania na przykład i wybudowaliśmy im całą osadę kilku domów i wynajmują te 4 domy na krótki termin. I jak z nimi rozmawiałem, to z wynajmu mieszkań mieli tam stopę zwrotu na poziomie tak 3-4-5%, coś w tym stylu. W skali roku. Tak, tak. Natomiast stopa zwrotu, tak jak już ponad rok, wiesz, wynajmują te domy, które my im zbudowaliśmy, to u jednego stopa zwrotu jest 15%, a drugi 21%. 15%? Tak. Po odliczeniu już podatków, wiesz, jakichś opłat serwisowych, jakiegoś budżetu, wiesz, serwisowego. A ile kosztuje wynajem takiego domu, który zaraz zobaczymy? Ten, który my wynajmujemy, 750 zł brutto za dobę, minimum 2 doby, czyli 1500 zł brutto za weekend i w tym masz już wszystko, cały dom,
drewno do bali, no, całą infrastrukturę. Nie ma tam żadnych opłat, rachunków i tak dalej. Takie domy możesz wynająć za 500 zł i za 1000 zł. To by się już w głowie zakręciło. Ja się kręcę, bo nie wiem gdzie jechać. A, ale prosto. Słucham cię. Tam. Tam, prosto. 700 zł mniej więcej. Tak, mniej więcej 700 zł. Od ilu lat prowadzisz tą firmę? Od 3. Wcześniej prowadziłeś w branży nieruchomości? Wcześniej pracowałem w branży technologicznej. Zaczęliśmy od tego domu, który ci dzisiaj pokażę. Mieliśmy plan taki. Jeżeli zbudujemy 8 domów dla klientów, to ja rzucam etat. Z moich wyliczeń wynikało, że zarobię na tym tyle, co przynajmniej tyle, co na etacie. Wiesz, ile zbudowaliśmy? 40. W pierwszym roku? W pierwszym roku. My mamy na półtora roku w przód, wiesz, ludzie porezerwowane mają terminy. My aż mamy, tak. To niedobrze, mamy... teraz ci reklamę zrobię i będziesz miał super. Na 4 lata te rezerwacje. Mogę mieć, ale życzę ci tego. Mogę mieć na 4. No. Życzę ci, żeby ta firma twoja rozwijała się stary tak, jak rozwija prędkość Challenger. Wszystkie gołębie. Wszystkie gołębie pouciekają. Zaproszę cię do domu. Wejdę może pierwszy. To jest normalny dom z drewna konstrukcyjnego C24 ze Skandynawii. To jest w ogóle bardzo istotne, że to jest z północnych szerokości geograficznych. Zarówno wiesz, konstrukcja, jak i elewacja tego budynku. Dom jest w pełni całoroczny, jest projektem, spełnia warunki techniczne, więc jakby jest w pełni, wiesz, to jest normalny dom po prostu. Łazienka jest, słuchaj, kompaktowych rozmiarów. Tak dyplomatycznie mówiąc, ma niecałe 3 metry kwadratowe, ale wszystko, co jest potrzebne, ci się mieści. Masz ubikację, masz kabinę prysznicową normalną, 90, możesz sobie wejść, wykąpać się, masz szafkę na jakieś, wiesz, rzeczy, możesz sobie pochować, pralkę ładowaną od góry, umywalkę. Wszędzie jest ogrzewanie podłogowe, w łazience, w całym domu. W całym domu? W całym domu na parterze masz ogrzewanie podłogowe, oprócz tego jest jeszcze klimatyzacja, która ma opcję grzania i chłodzenia, ale to ci zaraz pokażę. Okej, gdybyśmy podobne wykończenie chcieli mieć, jaki byłby finalny koszt takiego domu? Trzeba przyjąć mniej więcej 1300 zł z metra kwadratowego. To jest koszt wykończeniówki z materiałem. W takim standardzie IKEA-owskim nazwijmy, okay. Czyli jakieś 50-60 tysięcy. Tu jest taka dodatkowa dolna sypialnia. Ten dom jest odpowiednikiem dwupokojowego mieszkania w bloku. Na dole mamy łazienkę, salon z aneksem kuchennym i tą dodatkową dolną sypialnię. Gdzie, zobacz, spokojnie ci się zmieszczą 2 łóżka, taka może być aranżacja, jeżeli na przykład masz ten dom na wynajem. Możesz zrobić tak, że wiesz, wysuwasz sobie ten stolik, wtedy masz złączone te 2 łóżka, jeżeli przyjeżdża na przykład para do ciebie. Okay. Możesz mieć taką aranżację, że na przykład tutaj łóżko piętrowe dla dzieciaków, a tu na przykład biurko albo odwrotnie. Za tobą znajduje się duża szafa, w której naprawdę sporo rzeczy pomieścisz. I my, projektując ten dom i wszystkie inne nasze domy, zwracaliśmy dużą uwagę właśnie na szafy, nie? Tutaj się dzieje cała magia tego domu, bo masz ogromne frontowe przeszklenia, które super doświetlają ten dom. To jest jakby taki wyróżnik w ogóle tego domu. I kolejna rzecz, która go wyróżnia, to zobacz, jesteśmy na 35 metrach kwadratowych. Czyli komuś by się mogło wydawać, że to jest powierzchnia garażu. Ale przez to, że nie mamy tutaj stropu zamkniętego, nie ma tego uczucia, klaustrofobii. A jeżeli jeszcze dorobię zamiast antresoli tu piętro, to ja mam w zasadzie 3 sypialnie. Okej, okay, one nie są dużych rozmiarów, ale są. I jeszcze mam salon z aneksem kuchennym i to wszystko w budżecie za około 250 tysięcy brutto. To jest styl życia, nie dla wszystkich. No, trzeba po prostu mieć taką zawodową pracę, żeby móc na przykład pracować zdalnie albo niecodziennie być w centrum miasta. Bo jednak znajdujemy się w pewnej odległości od Warszawy. Chodź teraz na górę, pokażę ci, bo tam jakby antresola, dużo osób się nią zachwyca i to też jest moja ulubiona część tego domu. Schody są kręcone, ich zaleta jest taka, że zajmują mało miejsca, ich wada jest taka, że są niewygodne. To jest, wiesz, kompaktowy dom to sztuka kompromisu. Tam na dole miałeś 2,50 w najwyższym punkcie do sufitu, tu masz 2,80. Powiedz, jak ty oceniasz? Bardzo dużo drewna, duża przestrzeń. Sypialnia wręcz królewska. 2x2. Bo chciałbym mieć takie łóżko teraz. W domu, w moim mieszkaniu nie ma miejsca na takie łóżko. Tutaj bez problemu jest też miejsce do pracy. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, co mi by nie pasowało na przykład, to kwestia wykończenia. Jest dużo takich elementów, które są tandetne, to złe słowo, ale są proste. Które na przykład? Na przykład schody są jakby były łóżkiem dziecięcym dla dziecka, takie rurki PCV. Coś w ten deseń, jakby takich rzeczy mi brakuje. No to są kwestie, ale... wiesz, wykończeniowe i takie kwestie indywidualnego designu, bo możesz mieć barierkę taką, możesz mieć drewnianą, ale a możesz mieć całą taflę szkła na przykład, dokładnie. Żeby w ogóle nic ci nie stało na, wiesz, na przeszkodzie.
Natomiast jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o eciepecie. To jest nasz dom pokazowy. Więc nie chcieliśmy tutaj zrobić, wiesz, nie wiadomo jakiego standardu. Jak będziesz chciał, my ci wybudujemy dom w stanie deweloperskim, a jak go wykończysz, to jest, wiesz, indywidualna kwestia. To jest, ma tu co pęknąć w ogóle w tym domu, albo w murowanych pęka? W każdych domach pęka. Każdy dom pracuje i to jest jakby naturalna kolej rzeczy. Natomiast chociażby, jeżeli mówimy o szkieletówkach, żelbet nie ma w swoim jakby technicznym życiu możliwości jakichś ruchów. Natomiast drewno jest w pewnym sensie materiałem elastycznym. Jak na przykład w minusowych temperaturach w takim domu, nie mając w ogóle... To jest bardzo ciepły dom. Często to pytanie pada i porównywane jest do domów murowanych. W domu murowanym, żeby go nagrzać, żebyś miał w nim ciepło, masz tak zwany bezwład tych murów. Czyli najpierw musisz nagrzać mury, one się nagrzewają i potem ten dom jest ciepły. A w szkieletówce nie nagrzewasz tych murów. Ten dom jest bardzo szybko ciepły. Jakie są takie typowe koszty takiego domu roczne? Nawet ogrzewanie, ale i wszystko inne. Dobrze, to podam ci dwie wersje. Wersja bez fotowoltaiki i z fotowoltaiką. Bez fotowoltaiki, na podstawie tego, co mi mówili inwestorzy, którzy mieszkają cały rok. Miesięcznie jest to około 350 zł, uśredniając. Czyli w lato będą to mniejsze rachunki, w zimę większe, ale gdyby tak sumować rachunek za cały rok i podzielić przez 12, to około 350 zł im wychodzi za całą energię. Nie, że tylko za ogrzewanie, tylko za całą energię. A z kolei, jeżeli masz panele fotowoltaiczne, to jest wychodzisz na zero. To co, może teraz ci pokażę, jak na zewnątrz to wygląda. Z wielką chęcią. Spróbuję nie spaść ze schodów, chociaż to trochę przesadzone, co mówię, bo są całkiem wygodne. Powiedziałeś, że są mało wygodne. Jeszcze z gości nikt nie spadł. Jedyna osoba, która z tych schodów się osunęła, to ja sam. Idziemy sobie tędy. Jasne. Jesteśmy na tarasie. Taras piękny masz widok z tego tarasu. No, piękny, tylko ten samochód mi zasłania. A ja na odwrót bym powiedział. Rekordowo w tym domu spaliśmy w 11 osób. 11? Gdzie? 11. Gdzie? 4 osoby spały w dolnej sypialni. Na górze spało 5 osób i tu spały 2 osoby. Minus tego... Że toaleta, wiesz, nie zajęta. Nie, toaleta, słuchaj, wyjdziesz przez, wiesz, to było lato, wyjdziesz sobie na zewnątrz. Największy minus był taki, że musisz spać ze wspólnikiem tu na dole, nie? Ale... Okej, bo masz jeszcze wspólnika. Tak, mamy jeszcze wspólnika Łukasza. A to też łaskawie, że na kanapie reszta gości, słuchaj, bardziej luksusowo miała. No oczywiście, że tak. Gość dom, Bóg w dom. No to wie. Idąc dalej, to jest balia. Czym się różni balia od jacuzzi? Wiesz co, nie wiem w sumie czym się różni. Tu i tu są wąbelki, i tu jest ciepła woda. Tu był hamak, ale ktoś go ukradł. Tu był hamak i nikt go nie ukradł, jest w skrzyni, jest nierozwieszony. Mam swoje miejsce, które po prostu no, przeuwielbiam. To jest wędzarnia. Tak, to jest taka wędzarnia, więc sobie tutaj wędzimy. Już za tydzień rozpoczynam jakby proces. Co najczęściej wędzisz? Ryby? Szynki. Nie, najczęściej szynki, polędwicę wieprzową. Jest coś teraz? Można zjeść? Niestety nie. Tutaj jest taki mini ogródek. W zeszłym roku to pomidory to w zasadzie dotąd, wiesz, rosły. No słuchaj, ja jestem mieszczuchem, tak? Wychowany na Mokotowie. Dla mnie kawałek własnego ogródka, kawałek ziemi to jest coś, co bardzo w życiu chciałem mieć i mam. Swoją drogą z twojego ogródka widać też idealnie perspektywę. Nawet porównując do samochodu, ten dom, mówiłeś, ile ma na podłogach? 35 metrów powierzchni zabudowy, a 48 razem z piętrem. Tak. Ja bym nie powiedział na niego domek. To jest pełnoprawny dom. Tak, to mówi 99% ludzi, którzy przyjeżdżają oglądać ten dom, że oni właśnie mówią, wow, po pierwsze oglądałem wszystkie pana filmy na YouTubie, ale na żywo ten dom jest jeszcze większy niż, tak. No, niż na tych filmach. Jakie są przewidywania? Czy warto teraz już szybko kupować? Będzie tylko drożej? Jeżeli ktoś ma teraz gotówkę, jest klientem gotówkowym, najbliższy rok to będzie najlepszy czas do tego, najbardziej stabilny, żeby wchodzić w nieruchomości czy w budowę domu. Decydować się na to. Możesz mieć dwa domy za taki samochód. Mogę mieć dwa domy w cenie jednej V8. I to jest, dopiero teraz człowiek się zastanawia, w jakim miejscu jest. Coś genialnego. Zamieniamy się. Nie zamieniamy się. Bierzesz dwa domy, w jednym mieszkasz, drugi wynajmujesz i z wynajmu opłacasz leasing na ten samochód. Ja za gotówkę niestety, tak? Ale... O kurczę. Czwarty, piąty, szósty. No i zamiast tego boiska też bym wylał asfalt na parking. Łącznie z 30 aut by weszło. I można zrobić zlot. Mam tutaj 7 działek i słuchaj, wejdzie z 1000 samochodów. Chodź, pokaż te działki. Całe to pole. Do lasu. Do lasu tego, do lasu tamtego. Zajebista chata. Jarek, bardzo ci dziękuję za pokazanie. A ja ci dziękuję z kolei, że mogłem się przejechać na miejscu pasażera z tobą, tą bestią, bo
Nie trzeba być wielkim fanem motoryzacji, żeby poczuć wielką przyjemność. No naprawdę, momentami aż miałem ciarki generalnie. Przyjemność po mojej stronie, naprawdę. V8 zawsze w sercu, to jest zajebista V8. Jarek ma swój kanał na YouTube, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy. I w opisie macie link do całej firmy. Możemy tak zrobić? Jak najbardziej. Bardzo Ci dziękuję za wszystko. Również dziękuję. A Wam dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Subskrybujcie program Hi5. Cześć. Cześć.